Znane są już dane 237 ofiar terroru stalinowskiego na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. Trwają pochówki ekshumowanych więźniów. Kto i ile jest w stanie zapłacić za poszpitalne budynki, nieruchomość po szpitalu imienia Babińskiego, szuka nabywcy na targach w Cannes. Naukowcy z Politechniki i ich konstrukcje latające zaprezentują się w Stanach Zjednoczonych. Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na informacje. Znają już imiona i nazwiska 237 ofiar. Na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu trwają pochówki ekshumowanych więźniów, ofiar terroru stalinowskiego, którzy zginęli w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej. Badania historyczne prowadzone przez Wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej mają wyjaśnić przyczynę śmierci ponad 350 osób i ustalić precyzyjnie miejsca ich pochówków. Przez lata były to jedynie miejsca symboliczne. Jeszcze w tym roku na cmentarzu osobowickim ma powstać kwatera wojenna ofiar komunizmu. Strzał z pistoletu w tył głowy był najczęstszą przyczyną śmierci więźniów zakładu karnego przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. To ofiary, które w latach 50. w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego walczyły z reżimem komunistycznym. Poznaliśmy bardzo wiele faktów, o których nie wiedzieliśmy. Poznaliśmy imiona, nazwiska, poznaliśmy miejsca pochówku, bardzo precyzyjnie określone ofiar systemu komunistycznego. Możemy w wielu przypadkach określić, jak doszło do egzekucji. Do tej pory na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu ekshumowano szczątki 237 ofiar. Pierwsze pochówki rozpoczęły się 5 miesięcy temu. Dziś prace historyków z wrocławskiego oddziału IPN są na półmetku. Nadal trwają poszukiwania blisko 120 ofiar. Możemy także powiedzieć, że tych ludzi przynajmniej od roku 1948 chowano na osobowicach w trumnach, nie jak w Warszawie, bez trumien. Chowani byli w ubraniach i w butach. To ważna informacja. Kwatery ofiar terroru komunistycznego na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu odkryto dopiero w 1987 roku. Pola 81A i 120 jako miejsce pochówku więźniów już w latach 50. wskazał Zbigniew Lazarowicz. W więzieniu przy Kleczkowskiej zginęło czterech jego przyjaciół. Szukałem tych miejsc i wiedziałem mniej więcej, w której części cmentarza są pochowani, ale tam znaleźć to było jedne chaszcze, tam było zarośnięte, bo teraz to tam jest wszystko wycięte i tego i puste, widać przestrzenie, takie tylko groby widać na tym. A wtedy te niemieckie groby wszystkie były zarośnięte. Badań historycznych na taką skalę w Polsce jeszcze nie było. W miejscu pochówków jeszcze w tym roku ma powstać kwatera wojenna ofiar komunizmu. Dla nas to, co udało się dotychczas ustalić, ma wartość historyczną, wartość naukową. Spotkanie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac ekshumacyjnych rozpoczęło we Wrocławiu obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, który przypada 1 marca. A my w informacjach zmieniamy temat. Niszczeje z roku na rok, traci na wartości. W informacjach pytamy, co dalej z budynkami po byłym szpitalu imienia Babińskiego we Wrocławiu. 4 lata temu nieruchomość wyceniano na 150 milionów złotych. Dziś kwota ta może być kilkakrotnie niższa, a i tak chętnych nie ma. Być może obiekt wraz z ziemią uda się sprzedać na targach nieruchomości w Cannes. Butelki śmieci na klombie i wybite szyby. Widząc zdewastowane budynki, trudno w to uwierzyć, ale były wojewódzki szpital imienia Babińskiego przy placu Jana Pawła II to najatrakcyjniejszy teren na sprzedaż we Wrocławiu. Są straszne. Szału nie ma, ładnie to nie wygląda generalnie. Nieładnie to wygląda. Łańcuch na zamkniętej głównej bramie do byłego szpitala wisi od 2008 roku. Od 4 lat bez powodzenia właściciel obiektu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, próbuje sprzedać teren wraz z budynkami. Dzisiaj raczej inwestorzy oszczędzają, tną koszty i czekają na to, co się będzie działo z rynkiem nieruchomości, ale z najnowszych informacji wiem, że ten rynek troszeczkę drgnął. 4 lata temu rzeczoznawcy wycenili nieruchomość o powierzchni prawie 3 hektarów na około 150 milionów złotych. Dziś kwota może być nawet 3 razy niższa. Zasada w nieruchomościach jest taka, że nieruchomość jest warta tyle, za ile zostanie zbyta. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu m.in. budownictwo mieszkalne, centrum konferencyjne, usługi i obiekty sportowe. Przyszły inwestor będzie mógł wyburzyć część budynków, oprócz tego najbliżej Odry, który jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Pomysłów na to, co może tu być, nie brakuje. Jestem studentką, także klub, hotel.
jedyne, wydaje mi się, że najlepsze miejsce dla hotelu. 4 lata temu Urząd Marszałkowski nie spieszył się ze sprzedażą działki po byłym szpitalu. Czekano na lepszą koniunkturę na rynku nieruchomości. Teraz czasu już nie ma. Pieniądze ze sprzedaży mają być przeznaczone na rozpoczętą już budowę nowego szpitala na wrocławskich Stabłowicach. Dolny Śląsk rozpoczyna kampanię promocyjną regionu i to z rozmachem. Kampania warta ponad 9 200 000 zł. Zdominowana ma być przez spoty filmowe, które będą prezentowane w całej Polsce i w 46 krajach Europy. Tak prezentuje się fragment spotu reklamowego, jakim w kraju i za granicą zamierza promować się Dolny Śląsk. Tym razem postawiono na motyw tajemniczości i hasło Dolny Śląsk nie do opowiedzenia, do zobaczenia. Mamy hasło, które wpada w ucho, które pokazuje, że Dolny Śląsk jest miejscem wartym odkrycia, a mamy tak dużo atutów turystycznych, że możemy tak naprawdę w nieskończoność pokazywać kolejne tajemnice, które warto odkrywać i chcemy to robić. Spot będzie emitowany w telewizjach polskich i zagranicznych. Będą mieli okazję zobaczyć go mieszkańcy 46 krajów Europy. Nie stawiamy tylko i wyłącznie na jedną grupę docelową wiekową, ale raczej na wielopokoleniowe rodziny, które mogą, szczególnie rodziców z dziećmi, którzy mogą wspólnie odwiedzać nasz region. Mam nadzieję, że dotrzemy też do rodzin z dziećmi. To spowoduje, że te dzieci to są ci nasi przyszli odbiorcy, którym chcemy pokazać, że tutaj też można ciekawie spędzić czas. Po logo turystycznym, jakiego dorobił się region, teraz przyszła chwila na spot reklamowy. Zrezygnowano jednak z symbolu, gadżetu, jakim jeszcze do niedawna był miś lężański. Miś rzeczywiście nie przyjął się, natomiast z tego powodu właśnie chcieliśmy uniknąć tym razem takiego efektu, dlatego nie kreowaliśmy nowego symbolu, zwłaszcza, że tych symboli jest w tej chwili coraz więcej wokół nas. Każda firma, każde miasto, każdy region tworzy sobie swój symbol. Dlatego teraz tylko kampania promocyjna za pomocą spotów telewizyjnych, internetowych i w kinach. Do tego w 10 największych miastach Polski pojawią się billboardy i plakaty. Cała akcja promocyjna ma kosztować ponad 9 200 000 zł. Wyborczy wyścig na Uniwersytecie Wrocławskim ma zdecydowanego faworyta. Obecny rektor zdeklasował potencjalnych rywali w sondażowym głosowaniu elektorów. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, starający się o reelekcję, może mieć powody do zadowolenia. Kolegium elektorskie w głosowaniu indykacyjnym pokazało rozkład sił na uczelni. Profesora Marka Bojarskiego poparło 91 elektorów. Na głównego konkurenta, byłego rektora, profesora Leszka Pacholskiego, głosowało 27 osób. Kolejny na liście, profesor Jerzy Juchnowski, dostał 11 głosów. Jest to dla mnie bardzo miłe. Jest to dla mnie miłe dlatego, że uważam, iż ten wysoki wynik wskazuje poparcie na to, że politykę i droga, którą prowadzi uniwersytet, jest drogą słuszną. Oznacza to, że nie ma woli zmiany. Także to mnie to zaskoczyło, dlatego że w moim odczuciu uniwersytet nie rozbija się w dobrym kierunku. Duże poparcie elektorów dla obecnego rektora to szansa na dokończenie tego, co już rozpoczął, budowę biblioteki uniwersyteckiej czy nowej siedziby Wydziału Biotechnologii. Nowością jest Centrum Aktywności Studenckiej. Chciałbym, żeby na terenie Placu Grunwaldzkiego za 20-latką, za tym akademikiem, powstał obiekt, coś na wzór moich młodych lat, jak był pałacyk. A zatem, żeby studenci mogli całą aktywność tam, prawda, realizować. W walce o fotel rektora obecnie tylko profesor Marek Bojarski jest jedynym oficjalnym kandydatem. Profesor Leszek Pacholski decyzję o starcie podejmie za kilka dni po powrocie z zagranicy. Termin upływa 7 marca. 14 marca 199 elektorów wybierze nowego rektora. A teraz historia związana z bezpieczeństwem i służbą Straży Miejskiej. Podczas jednej z interwencji sytuacja wymknęła się spod kontroli. Strażnik miejski trafił do szpitala z podejrzeniem zarażenia wirusem HIV. Po szarpaninie z chuliganem, jak się potem okazało, nosicielem HIV. Wtorkowy patrol ulicami Wrocławia zakończył się tragicznie dla jednego ze strażników miejskich. W czasie szarpaniny z nietrzeźwym mężczyzną, który miał trafić do izby wytrzeźwień, strażnik ranił się w rękę. Ranny został też pijany 30-latek. Doszło bezpośredniego kontaktu z rajonego funkcjonariusza z tym kojącym mężczyzną. Jak się później okazało, pomieszczenie już na izbie wytrzeźwień, mężczyzna tym jest nosicielem wielu chorób zakaźnych. No i tutaj istnieje poważna obawa, że nasz funkcjonariusz uległ zakażeniu. Ranny strażnik trafił do szpitala. Teraz czeka go 6-tygodniowe leczenie i
badania kontrolne. Zakażenie wirusem HIV będzie można wykluczyć dopiero po 6 miesiącach. Koszt kuracji waha się od 4 do 7 tysięcy złotych i pokryje go Komenda Straży Miejskiej. Interwencja no niestety wiąże się z kontaktem z osobami nie zawsze czystymi. No tutaj też istnieje właśnie groźba skaleczenia. No i w tym wypadku było podobnie. Nasz funkcjonariusz miał ubrane rękawiczki gumowe. No niestety nie są to wystarczająco mocne rzeczy. No i są rozerwane i doszło do skaleczenia. Dotychczas takie sytuacje zdarzały się we Wrocławiu jedynie 3 razy. Zawsze udawało się wykluczyć zarażenie wirusem HIV. A teraz konkurs, który współorganizuje amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin oraz amerykańska agencja kosmiczna NASA. Już po raz czwarty wystartuje w tym konkursie zespół konstruktorów zdalnie sterowanych modeli samolotów udźwigowych z Politechniki Wrocławskiej. W marcu w Stanach zmierzą się z najlepszymi z całego świata. Po złożeniu ma 2 metry długości, 3 metry rozpiętości skrzydeł i pół metra wysokości. To jeden z modeli samolotu, który powalczy w światowym konkursie SAE-Aero Design w Los Angeles. Wygrywa ten, który dźwignie największy ciężar przy najmniejszej wadze własnej. Ten model waży poniżej 5 kg i powinien unieść ciężar 18 kg. Najważniejsze, nie ma kadłuba. Jest to niejako zbędny element w konstrukcji, która jest bezzałogowa, która nie potrzebuje załogi do lotu, prawda, tak jak to jest w normalnych, pełnowymiarowych samolotach. Więc naszym wielkim celem i dążeniem było to, żeby po prostu wyeliminować taki oto element. Brak kadłuba zdecydowanie poprawia aerodynamikę. Samolot zbudowany jest z drewna, podobnie jak ten model, który także weźmie udział w konkursie, tylko że w klasie mikro. Waży zaledwie 0,5 kg, a potrafi unieść 4 razy więcej. Masa samolotu musi być poniżej około 900 gramów. Wynika, że organizatora punktowych oraz musi się zmieścić w skrzynce o wymiarach około 60 cm na 45 na 20. Konstruktorami samolotów są studenci z Akademickiego Klubu Lotniczego na Politechnice Wrocławskiej. Są to studenci Wydziału głównie Inżynierii Lotniczej. Jest też pan z Wydziału Elektroniki, który nam tutaj pomaga w ogarnięciu kabelków elektroniki, która steruje tymi samolotami. Swoimi pomysłami studenci wrocławskiej uczelni zainteresowali polskie zakłady lotnicze w Mielcu. Pierwszy krok zrobili studenci i zrobili to w bardzo profesjonalny sposób. Przesłali nam ofertę, którą no, powiedziałbym, że jak na studentów naprawdę na wysokim poziomie. I to już był pierwszy krok, który kazał nam pomyśleć, że to są poważni partnerzy. Drugim była prezentacja. Przyjechali do nas do Mielca, pokazali swój projekt, pokazali swoje osiągnięcia dotychczasowe. Dla Akademickiego Klubu Lotniczego będzie to już 4. start w prestiżowych zawodach Los Angeles, których współorganizatorami są koncert zbrojeniowy Lockheed Martin i amerykańska agencja kosmiczna NASA. W ubiegłym roku Polacy zajęli tam 4. miejsce na 30 drużyn. To jest konkurs uczelni wyższych, najlepszych na świecie. Dla nas jest to też prestiż, sprawdzenie naszych umiejętności, sprawdzenie tego, jak kształcimy studentów, bo oni swoją wiedzę zdobywaną na wykładach, na ćwiczeniach, laboratoriach przekładają teraz na praktykę. Muszą zaprojektować coś własnymi rękami, zbudować coś, korzystając z warsztatu. Konkurs odbędzie się od 16 do 18 marca. Tym razem wrocławska 8-osobowa drużyna marzy o miejscu na podium. A my trzymamy za to kciuki. Ja w ten sposób zapraszam Państwa na skrót pozostałych informacji dnia. Do zakładu jubilerskiego na wrocławskim osiedlu Obin weszły 2 kobiety. Poprosiły właściciela o pokazanie kilku wybranych złotych pierścionków. Przymierzyły je i w tym momencie ku zaskoczeniu mężczyzny wybiegły z zakładu. Oczywiście nie zapłaciły za biżuterię. Zanim właściciel ochłonął, kobiet już nie było. Do zdarzenia doszło w grudniu 2011 roku. Po 2 miesiącach złodziejki zostały zatrzymane. Jedna z nich poszukiwana była listem gończym. Za kradzież grozi im do 5 lat więzienia. Około 0,5 kg amfetaminy, z którego można otrzymać ponad 3,5 tysiąca porcji, to efekt przeszukania mieszkania i piwnicy w jednej z kamienic na osiedlu Obin. Dodatkowo w pomieszczeniach były wagi elektroniczne i młynki do mielenia suszu roślinnego. Zatrzymano 4 osoby. Postawiono im zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz handlu narkotykami. Za to grozi do 10 lat więzienia.
najbliższą sobotę rozpocznie się remont torowiska przy ulicy Kiri Skłodowskiej we Wrocławiu na odcinku od placu Grunwaldzkiego do mostu Zwierzynieckiego. Zły stan szyn uniemożliwia w tym miejscu bezpieczne wymijanie się tramwajów, dlatego Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zlecił wymianę 24 metrów torowiska i załatanie dziur między szynami. Remont ma zostać zakończony jeszcze w sobotę. W tym czasie tramwaje linii 2, 4 i 10 kursujące do Biskupina będą omijać przystanek Kliniki, jadąc od ronda Regana przez most Szczytnicki, ulicę Różyckiego, Paderewskiego i Mickiewicza. Jedynka kursująca do Biskupina od ulicy Piastowskiej pojedzie przez ulicę Sienkiewicza, most Szczytnicki, ulicę Różyckiego, Paderewskiego i Mickiewicza z pominięciem przystanku plac Grunwaldzki i Kliniki. W kierunku przeciwnym, to jest do centrum miasta i Marino, trasa linii 1, 2, 4 i 10 pozostanie bez zmian. Już wiosną przyszłego roku ma ruszyć gruntowny remont ulicy Kiri Skłodowskiej, mostu Zwierzynieckiego oraz ulicy Wystawowej. Inwestycja szacowana jest na 60 milionów złotych. Członkowie Stowarzyszenia Kozanów spotkali się z wykonawcą budowy wału przeciwpowodziowego na wrocławskim Kozanowie. Prace budowlane rozpoczą się w marcu. Wykonawcą jest firma budująca na tym osiedlu infrastrukturę pod Tramwaj Plus. Podczas spotkania członkowie Stowarzyszenia Kozanów zapoznali się z harmonogramem prac i technologią wykonania całej inwestycji. Wał długości ponad kilometra. Ziemny, zabezpieczony od strony wody matą bentonitową. Budowa kolektora długości około 700 metrów. Tak o inwestycji mówili przedstawiciele wykonawcy podczas podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia. Wał będzie biegł przez tereny działkowe od ulicy Pilczyckiej aż do Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Połbina. Inwestycja powinna zakończyć się latem 2013 roku. Jej koszt wyniesie ponad 22 miliony złotych. My w ten sposób kończymy informacje. U nas za chwilę pogoda, po niej informacje sportowe, które przedstawi Tomasz Pajączek. Ja już dziękuję za uwagę. Kolejne informacje w piątkowy poranek. Zapraszam o godzinie 7. Do zobaczenia.